Można powiedzieć, że już od dekady byłem z reprezentacją i przygotowywałem się zawsze do reprezentacyjnych rozgrywek i później z marszu zaczynałem rozgrywki ligowe, także to jest mój pierwszy sezon przygotowawczy zespołem od tak jak powiedziałem, 10 lat. No fajnie, jest dużo tutaj na młodych zawodników z racji tego, że nasi chłopcy jeszcze się męczą po różnych rozgrywkach właśnie reprezentacyjnych i przygotowują się do Nordeki, tak, czy jakiegoś tam turnieju, gdzie tam Pol będzie występował i nasi przygotowują się do Mistrzostw Europy, także w trochę okrojonym składzie zaczynamy przygotowania, ale ruszyliśmy, można powiedzieć, z grubej rury i pierwsze zakwasy się jak gdyby pojawiają, co jest rzeczą normalną. Ale mamy spokojnie dużo czasu na przygotowania, także pewnie te zakwasy jeszcze będą się zwiększać, będą mięśnie bardziej boleć, żeby przygotować tą formę na okres startowy, czyli na początek października, gdzie zaczniemy już nasze rozgrywki. Także na razie jest ciężko, będzie pewnie jeszcze ciężej, ale grupa jest fajna. Przywitaliśmy nowych graczy, którzy zasilili nasze szeregi. Peter Weresz okazał się bardzo fajnym, sympatycznym człowiekiem. Myślę, że będzie stanowił o sile tego zespołu i będzie dobrym duchem, jak tutaj myślę, że wszyscy rysowiacy pamiętają węgierskie korzenie Georgia i jest bardzo podobny z charakteru, także na pewno wkupi się tutaj w publiczności. Mam nadzieję, że nie tylko dobrą grą, ale i wspaniałym zachowaniem. Co tutaj można dużo dodawać? Resztę ludzi to chyba znacie z polskich boisk, także nie będę tutaj ich oceniał. No i tak pokrótce można zamknąć temat pierwszych dwóch treningów, właściwie drugiego dnia naszych treningów tutaj i przygotowania. Dodam tylko, że nasz trener od przygotowania fizycznego wymyślił sobie jakieś nowe ćwiczenia i przeszedł jakieś nowe testy, trochę się zmienił i forma naszego ćwiczenia na siłowni też się zmieniła, także może wystąpimy w jakiejś reklamie, nałóżmy bielizny albo czegokolwiek, bo widzę, że pojawiają mi się mięśnie brzucha, których nie było jakiś czas, nie mogłem się ich doszukać, teraz zaczynają się pokazywać, więc będzie dobrze. Nie, no nic nowego, aż tak takich dużych zmian nie może być. Jeżeli sezon jest udany, to te zmiany są naprawdę kosmetyczne. A poza tym, tak na dobrą sprawę, to zmiany uwarunkowane są składem, jaki się mamy. Możemy zmieniać wiele rzeczy, ale najpierw musimy poznać zawodników, musimy wiedzieć, na co ich stać, jaka jest ich reakcja na różnego rodzaju bodźce. Wtedy dopiero podejmujemy decyzję, czy jakieś elementy zmieniamy, czy nie. Na ten moment na pewno kilka rzeczy zmienimy w stosunku do ubiegłego sezonu, ale to jest między innymi właśnie uwarunkowane tym, że mamy takich zawodników jak Weresz, jak Pęcze. Ja jestem zadowolony. Nie wiem, czy oni są zadowoleni, ja ich nie pytałem. Przypuszczam, że ambicją każdego zawodnika jest granie na najważniejszych imprezach, a taką jest na pewno Mistrzostwa Europy. Ja jestem zadowolony, bo ta szóstka na pewno ułatwi nam przygotowania, a wiemy, jak intensywny, jak ważny jest pierwszy okres rozgrywek, bo październik naprawdę jest bardzo, bardzo dla nas ważny. Wzorem tych dwóch ostatnich lat, gdzie startowaliśmy słabiej, teraz będziemy starali się zbierać punkty już od początku rozgrywek, no i szczególnie bardzo istotne są mecze w Lidze Mistrzów, także na pewno będziemy chcieli się zdecydowanie lepiej przygotować i ta szóstka nam w tym pomoże. Czykolwiek chciałbym, żeby jeszcze do tego grona dołączył rozgrywający, ale mamy też młodych chłopaków, którzy również mamy nadzieję dzięki tym treningom z tym pierwszym zespołem będą w przyszłości wartościowymi zawodnikami dla naszego klubu. Tak jak mówię, no ja się cieszę, na pewno zawodnicy nie tyle mniej, bo to jest może tak troszeczkę ironicznie powiedziane, ale na pewno ich celem był wyjazd na Mistrzostwa Europy. Z drugiej strony myślę sobie, że jeżeli na te mistrzostwa nie pojechali, to będą chcieli udowodnić, że trener się pomylił i dzięki temu ich ambicja i wola walki, zaangażowanie w trakcie ligi będzie jeszcze większe i nasze wyniki również za tym pójdą. W najbliższych dniach nas czekają tylko treningi, także na razie nie mamy żadnych sparingów. Pierwsze sparingi, dopiero pierwsze gry kontrolne będą w połowie września, czyli to jest taki 4 tygodnie, to jest taki okres minimalny, gdzie możemy zagrać jakieś pierwsze sparingi, bo to jest zbyt ryzykowne, aby próbować jakichś takich już powiedzmy intensywniejszych gier kontrolnych. Oczywiście my w ciągu tych 4 tygodni, powiedzmy już tych po dwóch, po 3 tygodniach na pewno będziemy pierwsze rozgrywki, takie pierwsze treningi już szóstkowe próbowali na treningach, natomiast jeśli chodzi o grę, to jeszcze dużo, dużo brakuje, a tak naprawdę to prawdziwe treningi takie będą dopiero jak będzie cały skład,
bo i taktyka, i wszystkie inne elementy związane z grą mają sens wtedy, kiedy jest pełny skład. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie za nas kciuki i oglądajcie Resovia TV, bo chyba tak się będzie nazywało, tak się będzie nazywał nasz kanał. Pozdrawiam serdecznie i trzymajcie się.